Dobra, jest bezpiecznie. Tak. No to pięknie. Prodeus quod licentia. A, to jakiś prosty szyfr. Za Boga i wolność. To ich motto, te wszystkie odniesienia do raju. Teraz to jasne. Widzę, że daliście radę. Mało powiedziane. Mamy libertalię. Liber co? Libertalia. Legendarna piracka kolonia Avery'ego. Ja bym to nazwał piracką utopią raczej. Dobrze, ale co ze skarbem? Słuchaj, zgodnie z legendą, to miejsce dawało schronienie setkom piratów, tysiącom, a ci po prostu dzielili się dosłownie wszystkim. Towarami, surowcami. Kasą? Wszystko trzymali w jednym wspólnym skarbcu. No dobra, więc... To gdzie jest ta cała piracka komuna? Właśnie tu. Na wyspie. Na północny wschód od Kings Bay. Rafe ma kopię tej mapy. Ale zanim Rafe ją rozszyfruje, będziemy w drodze do Libertalii. Mówię wam, ten cały skarb jest już praktycznie nasz. Oj. Jak fucha w Malezji, Nate. Chyba nie pomyliłeś, drogi. Elena, ja... To nie to, co myślisz. Czyżby? Bo ja sobie myślę, że szukasz zaginionego skarbu Henry'ego Avery'ego. A po obecności żołnierzy Shoreline w całym mieście, wnoszę, że nie tylko wy go szukacie. Dobrze, chyba... Jest dokładnie tak, jak mówisz. Ale ja wyjaśnię ci to. Pewnie mi nie uwierzysz. Sprawdźmy. Może najpierw... To jest Sam. Sam Drake. Mój brat. Cześć. Wybacz. Ja myślałem, że zmarł w panamskim więzieniu. Ale widać, myliłem się. Odsiedział tam 15 lat i to przeze mnie. Ma spory dług u człowieka, który go wyciągnął. Spłacimy go zaginionym skarbem Avery'ego. No i na całe szczęście znaleźliśmy go na wyspie, niedaleko wybrzeża. Wiesz co, przestań. Czy ty... W ogóle. Byłeś w tej Malezji? Ja... Aha. Zaczekaj. Elena, stój! Jak mogłeś? Chciałem ci powiedzieć. Wiesz co, przestań. Chciałem, ale nie wiedziałem jak. Trzeba było spróbować. Chciałem cię chronić. Przestań chrzanić, Nate. Po prostu zabrakło ci odwagi. Znowu. Ale wiedziałem, że tak zareagujesz. A czego się spodziewałeś? Oszukiwałeś mnie. Tygodniami. Gdybyś zginął, ja nawet bym o tym nie wiedziała. Nie wspominając już o twoim bracie. Kim ty jesteś? To ja, Nate. Po prostu tak wyszło. Boże. Ratuję tylko brata. A skarb mnie w ogóle nie interesuje. Widziałam twoją minę, kiedy tu wchodziłeś. Mnie możesz okłamywać, ale chociaż siebie nie okłamuj. Zaraz mam samolot. Rób co chcesz, Nate. Co ty robisz? Idź za nią. Dokończmy to. Czy na pewno musimy? To znaczy? Można go jakoś inaczej uratować. Ale jak? Tak, że damy mu nową tożsamość. Ja wiem,
Ukryjemy go gdzieś, mam wiele kontaktów. Siedział w więzieniu 15 lat, nie zamierza się teraz ukrywać. Dobrze, a teraz goń za swoją żoną. Sam i ja ruszamy do Libertalii. Co, co, beze mnie? Daj spokój, zginiecie obaj. Czyżby? Młody, robię w tym fachu kawałek czasu. Myślę, że dam sobie radę. Ej, chcesz się jakoś przydać, Sullivan? To miej na nią oko. Jak sobie chcesz. Jakoś ci pomóc. Ogarniam. Pakuj walizki. No to Nathan, trochę przegiąłeś, chłopie. No nie ma bata, przegiąłeś. A było jej powiedzieć prawdę od samego początku. Rozdział 12 na morzu. No, coś nam to mówi. Wiem, jak zaczynaliśmy prolog. Nie wiem, czy to tak właśnie będziemy ten rozdział kończyć. Zobaczymy. No, widać ląd. Jak ci się podoba? A, całkiem fajnie. Możesz mnie zastąpić? To ciągłe bieganie, uciekanie śmierci spod kosy. Trzeba skorzystać z okazji i koniecznie docenić to, gdzie zaszliśmy. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Słuchaj, braciszku. Elena ci odpuści, nie martw się. Każdy by odpuścił, jakby zobaczył taki skarb. No, nie wiem. Chyba tym razem miarka się jednak przebrała. No, jak się kobiecie nie mówi wszystkiego, to co tutaj się dziwić? No, czyli jeszcze nam przyjdzie do tej sceny poczekać z prologu. Całkiem ładnie, całkiem tutaj przyjemnie, świetna woda. Myślałem, że będzie większa. Na pewno to jest dobre miejsce. To co, zaparkujemy gdzieś? To parkujmy. Wyzeruj pozycję kamery, dobra. Ale gdzie my mamy parkować? Na której z tych wysepek? Chyba na tej. Jest jakaś wyspa, nie? Tak, no jest jakaś wyspa. Wypatruj czegoś stworzonego ludzką ręką. Chciałeś powiedzieć piracką ręką. Tak. Już tutaj pełno tego wszystkiego jest. Jesus, co my tutaj mamy robić? A może ta... Ej, ej! Zaraz wracam. Tutaj gdzieś się mogę chyba nawet spiąć, czy mi się wydaje. No, wydaje mi się. Wypatruj czegoś stworzonego piracką ręką. Chyba musimy sobie tutaj jednak trochę popływać i czemuś innemu się przyjrzeć, czemuś większemu. Dobra, Natanie. Można zbierać trofki, można zbierać skarby, ale nie tutaj. Szukamy czegoś zupełnie innego. Wskakuj. Ej, człowieku, no. Właśnie na łódź i płyniemy. Wybacz, mówiłeś coś? Właśnie. A może ta cała Libertalia okaże się szałasem postawionym przy plaży? Tak, albo domkiem na drzewie. A może Avery wydał cały majątek na przygotowania do wyprawy? Skończyła mu się kasa na budowę Libertalii. Tak. Może tak było, może tak nie było. Jeżeli naprawdę się wyprztyka, wtedy powinniśmy się gdzieś dobrze zaszyć. Dobra, to na pewno nie jest jakaś mała wysepka. Szalone poszukiwania skarbu. Ejmeryna, w sensie? Że według swoich zasad przenieził świat. Zgarnął fortunę. A, jasne. Że pełno ludzi nie chciało go zabić. Daj spokój.
Jeszcze nie wiemy, jaki finał miała ta jego historia. Kto wie, może koniec końców podjął słuszne ryzyko. Może tak, może nie. Nathan, tutaj. No to na pewno wzniesiono ludzką ręką. Piracką ręką. No dobra, to wysiadamy. To wysiadamy, Samie. No dawaj, 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 skacz tu. Jeszcze patrzę, tu mamy jakieś wyspy, ale dobra, tutaj z Samem razem i sobie idziemy. Gdzieś musimy znaleźć jakieś przejście chyba na tą... No właśnie, na tą wieżę. Ja już idę w jakieś zakamarki. Już sprawdzam co i jak. No, w poprzednim rozdziale naprawdę się działo dużo. Tam widzę jakieś schody. Schody, no... Jakiś most. Dobra. Oki. Tu są schody. Tu są schody, tam jest most. Przełazimy przez niego. Bo wieża jest właśnie tutaj. Bo wieża jest właśnie tu, gdzie powinna być. To chodź, może coś wypatrzymy z góry. Oby. Oby, Samie. Idziemy. No to w górę. No to się znowu trochę powspinamy. Tutaj z powrotem z jednej drabiny na drugą. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Dawaj, dawaj, Nathan, dawaj. Dawaj, Natanie. Hopsa. Coraz wyżej. Jeszcze wyżej. No, już lepiej. Dobra, ale my chyba musimy wejść na samą górę. Tu coś mamy. Ha, ha, ha. Dobra, zobaczymy tym oknem. Sam, tędy. No właśnie. Dawaj. Dawaj, hak. I do góry. Lina z hakiem. Fajny gadżet. Idzie Sam. Okej. I coś mamy. Wygląda obiecująco. To jest jakiś symbol. Brawo, Natanie. No ewidentnie to jest symbol. Chevron, arrow. Arrow to rozumiem strzała. Chevron, co to znaczyło? Cholewcia, nie wiem. Coś jak strzałka kompasu. O! To ciekawostka. Ty mnie nauczyłeś, że trzeba wszystko wciskać. Popatrz tam. Ten sam symbol. Ale jaja. Kolejna strzałka. Sprawdźmy, na co wskazuje, co? No raczej. Ja pitole. Łódź jest pod nami. Tak. To idziemy. Okej, może sobie zjedziemy w dół? Damy radę, spoko. Dobra, wracamy do naszej łodzi. Skarbów tutaj żadnych nie szukamy. My szukamy skarbu Henry'ego, Avery'ego. Okej. Dobra, Sam sobie poradzi. Czyli tak sobie pozwiedzamy, widzę te wysepki od jednej strzałki do drugiej, od jednej strzałeczki do drugiej strzałeczki. I coś może dzięki temu odkryjemy. Ta pokazuje nam kolejną, tutaj większą, trochę chyba właśnie wyspę. To dalej, srój. Tam się chyba też pojawiła jakaś strzała. Dobra, no to dajemy. Jak dajemy, to dajemy. Coś mamy tutaj. Ej, patrz! Tam jest kolejna strzała. No, która pokazuje nam... Wiecie co? Chyba najpierw sobie zobaczę, co tutaj może kurde być. Strzała strzałą, ale... No, ona nas prowadzi gdzieś tam. To już w ogóle dziwne. Dobra. Właśnie, zobaczmy co tu jest. Zobaczmy do cholery co tu jest. A może tutaj nic nie ma ciekawego. Tak jakby coś było jednak, zobaczcie. Ej, zobacz, jakiś wyciąg. No właśnie. Nie widzę wejścia na górę.
Też o tym pomyślałem, wyciągu. Ha, ha, ha. Tylko jak tam się do niego... Jak tam się do niego dostać? Wejścia na górę brak. Nie wiem, czy nie trzeba będzie gdzieś naokoło popłynąć. No nie ma tutaj nic. Żadnej szpary. Żadnej szpary, niczego takiego. Szkoda, że ty tutaj, Nathan, kurde, nie potrafisz biegać tylko wtedy, kiedy... Tylko wtedy, kiedy gra to wymusza. Dobra, no tu nie ma na razie sensu. Ale ewidentnie coś tam u góry jest. No nic, strzała pokazuje nam gdzieś w tamtym kierunku. Zobaczymy. Szukamy po prostu kolejnej strzały. Zwijamy się. Patrzcie państwo, jaki kierownik się z ciebie zrobił. Szukamy kolejnej strzały i nie kombinujemy. Jak mamy się kiedyś na tą wyspę dostać, tam na ten klif, to się na pewno dostaniemy. Jest coś w tamtą stronę. Aja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 j, całe to sterowanie tymi samochodami, łodziami, to jest niezły badziew. Tu kolejna strzała. Mamy kolejną strzałę. W tamtą stronę. Tu chyba jest coś, czy mi się wydaje? Na razie mi się wydaje, ale ewidentnie pokazało nam w tym właśnie kierunku. Tutaj raczej strzałki żadnej nie ma. Może żebyśmy tutaj za bardzo, kurde, nie błądzili. Tak też może być. Tutaj coś mamy. Ha! Tutaj coś, kurde, mamy. Ja pierniczę, ale tam jest... A, tam widzę. Tam jest skarb. Widzicie, mieni się tam u góry. Czy to jest tylko i wyłącznie po to, żeby się dostać do skarbu? Tak, na tych wysepkach właśnie można tych skarbów się tutaj naszukać. To jakże ktoś lubi, to tutaj ma co zwiedzać. Chyba widzę kolejną strzałę. Jezu, teraz w tę stronę. A! Dobra. Proszę, proszę, robi się coraz ciekawiej. Coraz bardziej tajemniczo. O, bingo. Tutaj to już chyba będziemy musieli sobie z tej łodzi zejść. Ale dobrze nas doprowadziło, to na pewno. Tu też gdzieś się można, widzę, powspinać. Być może też do jakiegoś kolejnego skarbu, a może do po prostu zadania. Tu jest jakaś brama. Nikt nie odkrył tego miejsca. Roiłoby się tu od turystów. No to na pewno. To na pewno. No i teraz patrzę. Tam się gdzieś muszę dostać, bo strzałka nas tam prowadzi. Czyli jednak tutaj ta cała wspinaczka, widzę, jest przeznaczona dla nas nie na szukanie skarbu, ale po prostu na wspinanie się. Nie wiem, czy tutaj jesteś w stanie doskoczyć, Nathan. Niekoniecznie, ale gdzieś musi coś być. Coś, co nam ułatwi tutaj wejście. Mordę, kolec. Robi się trochę bardziej to wszystko skomplikowane niż do tej pory, powiem wam. Shit. Jak sobie ponurkujemy, coś nam to da. Utracone połączenie z siecią Wi-Fi. Tam chyba skarb też widziałem na dole. Co chwila mi się pojawia ten badziewny komunikat. Tu nie ma miejsca na wspinanie. Jedyne sensowne jest tu. I nie wiem, czy nie musimy trochę jednak podpłynąć łodzią. No bo co tu innego wymyślę? No nic tu innego, kurde, nie wymyślę. Z dachu tej łodzi byłoby najlepiej. Dobra. Spróbujemy tak. No i proszę. No i bingo. No i włazimy na ten. Nie powiesz mi, że się teraz źle bawisz. Co, masz na myśli tę wspinaczkę? Tak, wspinaczkę na klif znajdujący się na ukrytej pirackiej wyspie. No star. Powiedziałbym, że zabawa przednia. Moim zdaniem to coś niesamowitego. Rzucaj to. Jeszcze odrobinkę. Zawiesimy się na gałęzi. A, czyli jeszcze musimy się trochę wspiąć. No to dajesz.
No to dajesz, Nathan. Ja pierniczę, no, wspinaczka super. Dobra. Cały czas, Natanie. Cały czas jesteśmy w grze. Dawaj sam. Ale klimacik, o kurde. Już pewnie też to widzicie. Wow, Avery chyba nie był entuzjastą subtelnego minimalizmu. No co? A kto bogatemu zabroni, nie? Chodź, rozejrzyjmy się. No idę, idę. Szukam jakiegoś przejścia. Ja pierdziule, fajnie tutaj. Zobaczcie to, no klimatycznie w cholerę. Dobra, ale nas chyba interesują głównie te wielkie wrota, te wielkie drzwi. Przysypane kamieniami. O, spójrz, główne wejście jest zawalone gruzem. Znowu. A, najwyraźniej budowlańcy Avery'ego nie wzięli pod uwagę erozji. Najwyraźniej. Musimy znaleźć inną drogę. No co ty nie powiesz sam? Co ty kurde nie powiesz? Inną drogę. Już coś mamy, już coś tu mamy. Już szukamy i włazimy dalej. No, tu wiemy chyba o co chodzi. Ej, Sam, pomóż mi z tym. Dawaj, Sam, dawaj. Pomagaj. Kurde, nie jest źle z tą ręką, naprawdę. Czasami pobolewa. Wszystkie komunikaty, kurczę, włączyłem, a i tak się te okienka pojawiają, wyskakują. No trudno, bywa. Dobra, tu mam jakieś kolejne miejsce na wspinanie. No, czasami można, Samie. O, wspaniałe życie, łowcy skarbów. Okej. Tam jakieś, kurde, przejście, czy nie? Pytanie, co? Jakby tutaj zeskoczyć? Ale jeszcze zobaczę sobie to. To też chyba po coś tu, kurde, jest. Zobaczmy, zobaczmy. Jakiś skarbek? Nie skarbek? Niekoniecznie. Tam coś jest. I bingo, tutaj coś też mamy. Oho. Myślisz, co to? Te łuki przypominają mi katedrę świętego Dyzmy. Ale nie wiem. Też nie wiem. Jak oni to zbudowali? Tego też nie wiem. Most linowy. Widziałem ten most, ale jakoś musimy się na niego dostać. Chodź. No, tylko weźcie tam właśnie, weźcie. Wymyśl coś, co by nam pozwoliło na ten most się dostać. Wejście, ale nie widzę wejścia na górę. Moment. Oho. No i pomóżcie. Przynajmniej dostałem się na drugą stronę. No dobra. Jeszcze ciebie muszę tu wciągnąć. Czekaj. Tutaj widzę jakieś też klify, nie klify, też miejsce, gdzie można się wspinać. Sam! Masz coś? Gdzie on się podział? Sam! Hej, jesteś tam? Cholera jasna. Jaja sobie robisz sam, dawaj. Zobaczmy. Zniszczyłem swoje małżeństwo. Odrzuciłem przyjaciela. Ściągnąłem sobie na głowę dwoje świrów. A teraz zgubiłem brata. Ej, no chyba nie jest tak źle. Nie ma tu nikogo, kto nazwałby mnie idiotą. Kurde, gdzie on jest? Sam! Spuszczyłem tylko ptaki. Dobra, tam nie przeskoczy, to widzę, tutaj nawet nie ma co kombinować. Żadnego miejsca na linę, nic z tych rzeczy. Gdzie on się, kurde, podział? Sam, gdzie jesteś? Jajce se robi, no przecież tutaj nic samemu nie wymyślę. Schodki, schodki po schodkach. No. Może jakoś tędy, tutaj coś widać, kurde. Niekoniecznie. Co tutaj wykombinować, powiedzcie mi. Tam coś widzę. Badziewie, w cholerę. Tu nigdzie nie przejdę. Tutaj też nie.
i nie bardzo wiem, gdzie mamy przejść. Tu chyba też niekoniecznie. Czemu ja tego wcześniej nie widziałem? Widzieliśmy tamtą drabinę. Super, kurde. No dobra, to sam, to teraz już cię mamy. Badziewiaku cholerny. Po co byśmy go w ogóle wysyłali? Dobra, tutaj już damy radę. No dawaj, dawaj i skok. Oho. Patrzcie, jest sam. Już się tu wgramoliłeś? Gdzie ty byłeś? Szukałem sposobu, żeby cię tu wciągnąć. No, widziałem. Dobra, przeskocz na drugą stronę. Dzięki. Wszystko w porządku? Ach, jak najlepszym. Nie zatrzymujmy się. No trochę lepiej. Czy nam się to przyda? Pewnie gdzieś nam się to przyda. Ale jajca, ale fajnie, ale ładnie. Jakieś krzyże. Krzyże, które nic nam nie mówią, nic nam nie robią. On mówił, że nie było gdzieś tam przejścia. Zaraz zobaczymy. Tu możemy zaczepić linę. No dawaj, rzuć ją sobie. O. Dobra. Coś mamy, co? Tam trzeba się przedostać, ewidentnie. Mamy coś tutaj, dobra. No, chyba tylko... Pytanie, tutaj dalej? Czy tędy? Raczej obstawiam, że tędy. Ach, w ostatniej chwili. Dobrze, Nathan. Idziemy dalej. Masz coś? Sekundkę. Zobaczymy. Sam. Niestety ślepy zaułek. Fuck. Ach, cholera. Dobra, no to wracamy. No byt to cholera, czy jednak tamtędy. Wracamy, wracamy. Całe szczęście możemy sobie wrócić tutaj. Patrzmy jeszcze z innej strony. No tam nie, no tam to my byliśmy. Chyba tutaj muszę spróbować teraz. Dobra. To jedziemy. Jeszcze raz. Oj się tu chyba za bardzo nie rozbuja. Fuck. Spróbujemy jakoś tak... O, tak bardziej. Shit. Fucking shit, no. Tam ślepy zaułek, zostaje nam to tylko. Tu jeszcze coś może w dole. Ale nie byłbym taki pewny. Dobra, mogę spróbować jeszcze z jednej strony tutaj. Nie wiem, czy to mi coś da, czy mi to nic nie da, ale spróbuję. O! Bycie cholera sam. Bycie cholera. No niezły, niezły, ale jeszcze nie wiemy, jak się tam przedostać. Nie słyszałeś mnie? Kiedy? No tam, wołałem cię. Nie słyszałem, a co? Martwiłeś się? Tak, że gdzieś pobłądziłeś. Że niby ja błądzę, tak? Ale o co ci teraz chodzi? O nic. Idziemy? Tak, chodźmy. Dobra, tam mamy ślepy zaułek. Tutaj mamy... Tutaj mamy ten klif, tam widzę u dołu to. Aha, i tu chyba jest... O, właśnie. O, właśnie. I teraz będzie łatwiej. Czyli dobrze, coś tu kombinowałem z tym klifem, tylko nie do końca mi wtedy wyszło, ale teraz już jest wszystko. Cac, dawaj. No, lepiej, lepiej, lepiej. To już jestem bardziej zadowolony z siebie. Nie lubię tak szukać, błądzić, przedłużać. To bez sensu. Każdy się nudzi, ja się denerwuję. No, przeskakuj tam, żeż na drugą stronę. Nathanie. Oho. Oho. I
co teraz? Mamy coś na linę. Można tam gdzieś. Chyba nawet tam trzeba będzie, wiecie? Tak sobie myślę, że to chyba w tamtą stronę. Teraz już jestem przekonany wręcz o tym. Dobra. Czyli większa kombinacja. Teraz się udało. Łazisz, Nathan, dawaj. Sam, tutaj! Okej. Pyk, 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 pyk. I po skałkach, i po występach skalnych. I na górę, i coraz wyżej, i coraz lepiej, coraz piękniej. Cały czas idziemy dobrą drogą. Na pewno idziemy dobrą drogą. Na pewno. Tam mamy przejścia. Tu jakieś schody. Ale te chyba nas... Jakim cudem nikt tu nie... A jednak. Jednak nas dobrze prowadzą. No proszę. Mamy skarb. Prowadzą nas do wieży. Ale w tej wieży tam jest jakieś przejście, czyli gdzieś tutaj się trzeba znowu będzie powspinać. No to jedziemy z koksem. No nie ma na co czekać, nie ma co się zastanawiać. Mamy okno. Z okna dalej. Nie skacz mi tam. Tylko w prawo, baranie, w prawo. Jak byliśmy ci rodzicom, to sądziłeś, że kiedyś będziemy odstawiać takie numery? Nie, nie sądziłem. Dobra, 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 coraz bliżej. I coraz lepiej, tak jest. O, w mordę, kolec. Super. To ci się spodoba, Sam. Jakoś się udało. Co się miało nie udać? Tam za kamarki. To druga największa cysterna, jaką widziałem. Hej, zaraz, zaraz, a pierwsza? Później ci powiem. Ruszaj. Raczej tylko to. Dobra, jesteśmy gdzieś. Tam! Chodź tędy! Nie wiem, czy dobrze tutaj poszliśmy na tanie. Chyba tak. Mamy kolejne. Jesus Christ. Dobra, o to chodziło. Elegancko, bajrancko, jesteśmy po drugiej stronie. Prościzna. To spoko, Sam. Jeszcze tak zerkam, jeszcze tak patrzę, gdzie były te zawalone wejście, przejście. Chyba tutaj. Także weszliśmy sobie od drugiej strony. Co za miejsce. Całkiem fajne, całkiem przyjemne, całkiem klimatyczne. Tu się żegnamy, tu się pożegnamy. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć.